Rosyjski ambasador twituje zdjęcie Kumara zamiast zdjęcia prawdziwego terrorysty. W zeszłym tygodniu iracki rząd zapowiedział, że nie będzie zapraszał Rosjan do ostrzeliwania ISIS z terytorium ich kraju, pomimo tego, że wcześniej premier Iraku twierdził inaczej. Oburzyło to Rosjan, w tym rosyjskiego ambasadora w Anglii, który napisał na Twitterze: USA grozi, że przestanie pomagać Irakowi w walce z ISIS, jeśli Bagdad poprosi Rosję o pomoc. Terroryści muszą być zadowoleni. Jednak bardziej od treści uwagę przykuł wybór obrazka, jaki załączył do tweeta ambasador. Każdy chyba wie, że to nie terrorysta, a Cal Penn z komedii dla ludzi lubiących ziółko, Harold i Kumar uciekają z Guantanamo Bay. Sam aktor odpowiedział na tweeta, pisząc, że nieźle się uśmiał. Rosyjska ambasada odpowiedziała z pełną powagą, że nie potrafili znaleźć zdjęcia prawdziwego terrorysty i ten obrazek był tylko przenośnią. Penn odpowiedział na to zdjęciem rosyjskiego boksera Iwana Drago, który tak naprawdę grany był przez Szweda, Dolfa Lundgrena. Dobra, wystarczy już na dzisiaj Twittera.